Staszek, opowiedz o swojej postaci. W kogo się wcielasz w Żmijowisku? Kim jest Damian? Mam wrażenie po projekcji pierwszych dwóch odcinków, że to taka bardzo nieoczywista postać i do końca nie wiadomo, czy dobry bohater, czy zły. To prawda. Damian jest, myślę, taką mocno dwuwymiarową postacią, bo z założenia jest to bardzo dobry chłopak. Bardzo ułożony, bardzo inteligentny. Jednak przy tym wszystkim jest podatny na wpływy osób trzecich. Zwłaszcza jeśli są to kobiety, dziewczyny w jego wieku. Wydaje mi się, tak jak każdy chłopak w jego wieku. No a też przy jego sytuacji, gdzie mieszka w małym miasteczku, tak naprawdę wsi, gdzie nie ma zbyt dobrego kontaktu z rówieśnikami, to każdy moment podczas wakacji, gdzie może poznać kogoś nowego, gdzie może nawiązać jakieś znajomości, bardzo mocno na niego wpływa. I wydaje mi się, że może często też wpłynąć na jego decyzję. To też bardzo ciekawy bohater z tego względu, że przynajmniej na pierwszy rzut oka wydaje się być bardzo wycofany, no i ma chyba dość trudną relację z ojcem. To jeszcze chyba nie jest do końca zarysowane, ale pierwsze dwa odcinki już to lekko sugerują. To prawda. No, na dobrą sprawę to ma nie za dobrą relację z ojcem, ma taką chłodną też relację z matką. Relacja z siostrą jest tak naprawdę żadna, ociera się o jakąś tam nienawiść momentami i tak naprawdę jedyną osobą, która okazuje mu jakieś ciepło, jest jego dziadek. Jako że nie ma tak naprawdę jednego nawet przyjaciela, któremu mógłby się zwierzyć ze swoich problemów. Także faktycznie jest taki troszkę wyobcowany, zamknięty w sobie, w swoich uczuciach, w swoim jakimś tam świecie. No i wydaje mi się, że też przez to jest mu jakoś tam ciężko w ogóle później nawiązywać jakieś takie zdrowe, fajne relacje z innymi ludźmi, z ludźmi w swoim wieku również. Co dla Ciebie było najtrudniejsze przy budowaniu tej roli? Bo ja, patrząc szczególnie na właśnie rolę nastolatków, czy to w polskim kinie, czy polskiej telewizji, zawsze mam taką obawę, że to będzie ogromnie przerysowane, że mamy tutaj twórców, którzy się kompletnie na tym nie znają. Natomiast tutaj w Żmijowisku wygląda to przynajmniej na pierwszy rzut oka dość wiarygodnie. Ja mam zawsze dokładnie takie same obawy i uważam, że generalnie w polskim kinie mamy z tym wielki problem, bo mało kto potrafi opowiadać o życiu młodych ludzi w wiarygodny sposób, żeby wkładać im w usta wiarygodne słowa, żeby generalnie te postacie były dobrze odwzorowane. I zgadzam się z Tobą, że to jest u nas jakoś tam bolączka, ale myślę, że przede wszystkim największym plusem było to, że Łukasz Palkowski dawał nam wolność, że pozwalał nam odwzorowywać tych młodych ludzi faktycznie głównie z naszej perspektywy, a myślę, że my jako młodzi ludzie, mówię też tu o mnie, o Kamili Urzędowskiej, o Hani Koszewskiej, no sami najlepiej wiemy, jak zachowują się młodzi ludzie. No i też w porządku było to, że jakby spędziliśmy po prostu odpowiednią ilość czasu przed zdjęciami na zwykłej rozmowie o tym, jak według nas te postacie powinny wyglądać, a to jest podstawa tak naprawdę, żeby rozmawiać, żeby jedna strona powiedziała coś, żeby druga strona coś powiedziała i w ten sposób można faktycznie stworzyć jakiś wiarygodny obraz młodego człowieka, nieprzerysowany, który nie jest sztuczny i ta rozmowa, ta otwartość na propozycję była chyba kluczowa. Co dla Ciebie w tym scenariuszu było takie najbardziej zachęcające? Bo dla mnie, z perspektywy widza, przede wszystkim bardzo podoba się ta międzygatunkowość Żmijowiska, że jest to trochę dramatu i jest kryminał, ale też znajduje się miejsce na humor. Jasne, to było bardzo fajne. No, dla mnie, ja lubię wyzwania, a nie ma co oszukiwać, że myślę, że dla każdej postaci to było duże wyzwanie, ale myślę tutaj o moim wątku głównie Kamili i znaczy serialowej Sabiny i Damiana, że to był jakoś tam taki najbardziej zawiły, najciekawszy wątek, bo miał bardzo różną warstwę emocjonalną. Bardzo dużo się tam między tymi postaciami działo, one bardzo wzajemnie na siebie oddziaływały, więc to było jakieś dla mnie takie najciekawsze. Też praca z Kamilą, która w ogóle pierwszy raz była na planie, I na pewno była dużo bardziej jakoś tam zestresowana, przejęta tym całym światem. Ale myślę, że złapaliśmy bardzo fajny kontakt i jakoś tam wzajemnie sobie pomagaliśmy w trudnych momentach, bo było ich wiele.
Ale ciekawe było po prostu chyba zmierzenie się po prostu z tym niewątpliwym wyzwaniem. Przed seansem tego nie dostrzegałem, ale właśnie już po seansie dwóch pierwszych odcinków Rzemiowiska zobaczyłem, że jesteś bardzo podobny do Wojtka Zielińskiego, że ten casting naprawdę został przeprowadzony w świetny sposób. Ciebie to jakoś zdziwiło, że jest aż tak duże podobieństwo? Wiesz co, ja faktycznie zwróciłem na to uwagę na castingu. Ja z Wojtkiem w ogóle już spotkałem się parę lat wcześniej przy jednym filmie, ale tam grałem bardzo małą rolę, Wojtek w ogóle o tym nie pamiętał, a też to było 4 lata temu, więc ja jeszcze wyglądałem na takiego dzieciaka tak naprawdę. I faktycznie przez te 4 lata, jak ja już też jakoś tam wydoroślałem, to też zwróciłem uwagę na to podobieństwo. No i to był jakiś taki atut chyba na maksa i bardzo się cieszyłem, że to jeszcze może bardziej w ogóle dodać, i tak już wydaje mi się bardzo wiarygodnej historii, to że faktycznie jakoś tak jak stajemy obok siebie, no to można powiedzieć wow, ojciec i syn. I to faktycznie było super i jeszcze bardziej jakoś tam pozwalało w ogóle wejść tak w 100% w ten żmijowiskowy świat. To już na koniec. Czego widzowie mogą spodziewać się po serialu Żmijowisko? Czego mogą się spodziewać? Wolałbym nie mówić, czego mogą się spodziewać, ale... To czego mogą się nie spodziewać? No na pewno nie mogą się spodziewać nudy, bo wydaje mi się, że największym atutem tego serialu jest to, że nie ma żadnego przestoju. Że tam akcja może rozwija się tak dosyć powoli, ale jakby wszystko tam, to napięcie narasta i narasta. I najważniejsze jest to, że od początku widz będzie ciekawy, co się wydarzyło, kto jest temu winny. Prawdopodobnie będzie miał parę typów. To nie jest oczywiste na początku, że a to pewnie ten. To myślę, a to ten, a może to ta, a może to oni. Więc myślę, że to jest najfajniejsze, że ta historia narasta, ta historia nie pozwala się nudzić. No i rozwiązanie też może być bardzo zadziwiające.